Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy tutaj razem z Nataszą. Dzień dobry. Udało mi się ją namówić do tej rozmowy o radiofrekwencji mikroigłowej. A uwierzcie, nie jest łatwo, bo Natasza jest osobą, która woli pracować niż gwiazdorzeć przed kamerą. Prawda. Tak jak wspomniałam, chcemy pogadać po prostu z Nataszą o radiofrekwencji mikroigłowej, bo ona jest taką, bym powiedział, moją prawą ręką. Długo już się tym zajmuje razem ze mną, zajmujemy się, robimy zabiegi. Pracujemy razem przede wszystkim 12 lat, ale zabiegi medycyny estetycznej, w tym radiofrekwencja była pierwsza właśnie, z którą miałam do czynienia w tej dziedzinie, okolice 14-15 roku. Czyli 9-8 lat, dokładnie nie jestem w stanie zmienić. Czyli jak mamy 11, no to mniej więcej to są spore doświadczenie. To się o tyle może zgadzać, że ja przez pierwsze rok albo chyba nikomu nie chciałem dać dostępu w ogóle, ponieważ chciałem metodę jakby zwalidować do końca, czyli upewnić się, że to działa, nie że tak mi się wydaje, albo że mam takie obserwacje przez nie wiem, 3 miesiące czy pół roku, tylko dłużej. Poza tym też było troszeczkę testowanie urządzeń różnych, ponieważ no, oczywiście tego urządzenia, które było pierwsze, już dawno nie mamy i nie wykorzystujemy. Chodziło o to, żeby było jak najbardziej optymalnie, ale później, ponieważ już to było w miarę powtarzane, to oddałeś stary. Tak, oddałem na początku trochę, potem w sensie wykonawstwa coraz więcej. Okej, okay, dobrze. A pamiętasz pierwszy zabieg, w sensie co to może było? Czy to było, nie wiem, twarz, to były rozstępy, czy coś innego? Akurat nie jest to wielki problem, dlatego że w ogóle zaczynałam od rozstępów. Czyli pierwsza pacjentka była po prostu z tym problemem. No i głównie te pierwsze zabiegi właśnie dotyczyły rozstępów. Za co ty cenisz najbardziej radiofrekwencję mikroigłową? No z racji, że też w tej dziedzinie mam największe doświadczenie, bo od tego zaczynałam, to już naprawdę na podstawie tych wielu lat cenię ją bardzo za wszechstronność i uniwersalność i stosunkowo dobry stosunek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i małą rekonwalescencję, do skuteczności, do efektów. Jeżeli chodzi właśnie o te rozstępy chociażby, to naprawdę no, bardzo, bardzo dobre efekty są w porównaniu z innymi zabiegami, że tak powiem, na mieście. Więc tu muszę przyznać ci, że radiofrekwencja rzeczywiście uważam, że jest nie do pobicia w kontekście rozmów, ale też w kontekście odmładzania. Słuchaj, Natasza, ile ty, może nie wiem, możesz powiedzieć mniej więcej takich zabiegów miesięcznie robisz? Ja mam swoje typy na tobie, tylko generalnie, ale nie będę to zdradzał tego, natomiast nie patrzyłem nigdy. Powiem krótko, to znaczy tak, to się lekko zmieniło, bo ja już teraz robię bardzo dużo innych zabiegów, nie tylko radiofrekwencję. Ale i tak mogę chyba spokojnie powiedzieć, że w miesiącu mogłoby to być nawet kilkadziesiąt zabiegów. Mówię, około kilkadziesiąt zabiegów to raczej kilkudziesięciu pacjentów, bo też są zabiegi mniejsze i większe. Powiedzmy tak na szybko, tak, żeby odpowiedzieć. Ale jak sobie, teraz ja sobie w sumie skojarzyłem, że jak sobie przypomnimy, no ten taki pewnie gdzieś tam 15 rok albo 16, kiedy był boom na rozstępy, a rozstępy to są niestety dosyć długie zabiegi, to można było powiedzieć chyba, że można powiedzieć, rzeczywiście, tak. I to były wtedy głównie rozstępy i też długie zabiegi, więc też nie można policzyć liczba zabiegów, tylko po prostu nawet godziny, które odbyłam robiąc te zabiegi. Teraz to jest trochę mix, bo oczywiście... Teraz tak, sporo więcej ludzi. Jeden najbardziej spektakularny efekt. Więc przypominam sobie taką pacjentkę, która przyszła do mnie z rozstępami na brzuchu po ciąży i one były, i naprawdę nie przesadzam, na grubość i szerokość kciuka, naprawdę poważna blizna. Spore, tak. I nie wszystkie takie są, więc tutaj akurat zapamiętałam to sobie dosyć mocno. I też proszę mi uwierzyć, że to jest spektakularny efekt, bo po 5 zabiegach, a to jest tak naprawdę minimum na takie rozstępy, szacując mniej więcej 70% poprawa, jeżeli chodzi o te grube rozstępy, a jeżeli było tam jakieś parę drobniejszych, to nawet totalne usunięcie tych rozstępów. Czy ty korzystasz, czy nie korzystasz z radiofrekwencji jako pacjentka? A z dumą i się ujawnię, że korzystam, tak. Uważam, że to jest na tyle fajny zabieg i właśnie uniwersalny, że spokojnie, nie tylko że dla tak zwanych młodych i starszych, bo to zależy też od właśnie wskazań jakości skóry, no to ja się czuję już, że mam wskazania do tego, żeby to robić i uważam, że mi to bardzo dobrze robi. Pewnie, no to tylko jeszcze może zdradzić. Gdzie sobie robiłaś w takim razie? Głównie twarz, szyja, coś tutaj. Nie, na szczęście nie posiadam innych problemów, ani blizn, ani rozstępów, więc tylko interesuje mnie anti-aging.
To teraz, jeśli byś miała polecić komuś radiofrekwencję mikro i głową, komu byś poleciła? Ty. Ze swoich doświadczeń, swoich obserwacji. Szczerze mówiąc, to jest nawet zabieg moim zdaniem do relatywnie wczesnego zastosowania, jeżeli chodzi o taką... Starzymy się już po 25 roku życia, tak powiem, jeżeli liczyć od kiedy nam się jakby zmniejsza ilość kolagenu. Zatem to jest tylko kwestia moim zdaniem ustalenia częstości i mocy tego zabiegu. I tak naprawdę już właśnie nawet młodym, relatywnie ludziom można by spokojnie raz na jakiś czas taki zabieg polecić. No ale na przykład ludziom w moim wieku to już nawet jeżdżę w serii i przeplatany też innymi zabiegami, ale taki trochę must have u nas, można powiedzieć. To jest zabieg dla wszystkich, tylko w różnej częstotliwości. Teraz tutaj mała autoreklama w swojej książce nowej, minimalnie podpowiadam, to jest pewna uniwersalność, nie taka stuprocentowo trafna, ale realnie, jeśli mówimy o odmładzaniu, to już około 30 warto się zainteresować. Natomiast jest różna intensywność, różna częstotliwość, różne parametry i oczywiście zabieg może być albo samodzielny, albo łączony z innymi terapiami. No dobra, tak sobie gadamy, ale też żeby nie zanudzać, to może jeszcze tak na koniec, czy coś byś widziała, znaczy jakby twoje życzeniowe jakieś upgrade'y, usprawnienia samej technologii, urządzenie jakieś nowsze. Pacjenci często pytali, tak właśnie, czy nie ma większej końcówki. Słuchaj Natasza, bardzo ci dziękuję, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to moje namówienie nie wypadło tak, że tak powiem, znaczy inaczej, że nie będziesz mnie teraz ścigać po klinice przez parę dni, że ja cię tutaj nie molestowałem do rozmowy, bo bardzo miło, fajnie i przyjemnie. Ja tylko już tak zupełnie na zakończenie, no to powiem, że zapraszamy do kontaktu, no i do eksperty oczywiście zapraszam. Dzięki.